Chcielibyśmy porozmawiać, to problem, który dotyka blisko 60 milionów ludzi na świecie, a z nami jest jeden człowiek, bardzo wyjątkowy z tego względu, że poprzez śpiewanie nagle jąkanie odchodzi na drugi plan, a też mierzy się właśnie z rzeczonym jąkaniem. Z nami jest Max Miszczyk, uczestnik The Voice of Poland. Dzień dobry, Maxie. Dzień dobry, cześć. Przed chwilą zamieniliśmy z tobą słowo i kompletnie nie jesteśmy w stanie uwierzyć po tej krótkiej rozmowie poza anteną, że ty faktycznie jakkolwiek masz problem z jąkaniem się. Jak do tego doszedłeś? Do tego momentu, że faktycznie w ogóle nie słychać, abyś się jąkał? No, myślę, że też z wiekiem po prostu to jąkanie trochę się łagodzi u większości ludzi, którzy się jąkają. Ale jesteśmy naprawdę pełni podziwu, przepraszam, że wejdę ci jeszcze w słowo, bo tylko chcemy podkreślić państwu wagę twojego wystąpienia w naszym programie, ponieważ z tego co wiem, jesteś pierwszy raz na żywo na ogólnopolskiej antenie. To też potęguje stres, prawda? I wiesz co, jeszcze nie mogę nie wspomnieć o sytuacji, którą razem z Olkiem mieliśmy. Kiedyś przeprowadzaliśmy wywiad i rozmawialiśmy zupełnie normalnie z osobą, która do nas przyszła. Weszliśmy na antenę i okazało się, że właśnie pojawiło się to jąkanie, które tak naprawdę uniemożliwiło nam rozmowę, ale byliśmy w szoku, ponieważ wcześniej nie było nawet takich zwiastunów, czyli stres potęguje, a ty na scenie, kiedy śpiewasz, się nie jąkasz. I jak to jest u ciebie? Czy ten stres cię jakoś motywuje? Czy jest tak, że to ci pomaga? Tak. W jąkaniu chodzi głównie o to podłoże emocjonalne. I ja z osobami, które znam bardzo długo, jąkam się o wiele bardziej niż w sytuacjach takich z kamerą, czy takich stresujących, bo wtedy bardziej się tak napinam w sobie i chcę wszystko tak powiedzieć dobrze. Wróćmy na chwilę do twojego dzieciństwa. Ja byłam zdruzgotana tym, co przeczytałam, że takie drwiny i żarty nawet nie tyle dotykały cię ze strony kolegów, tylko dotykały cię ze strony nauczycieli, którzy byli w stanie sparafrazować twoje słowa, też jąkając się, mówiąc do ciebie. Tak było. Tak było, tak. Też. Jak to odbiło się na twoim dzieciństwie, na wspomnieniach, które posiadasz z tego okresu? Patrząc z perspektywy czasu, to już nie robi na mnie takiego wrażenia dużego jak wtedy. Już mam to przerobione jakby w sobie i nie odciskuje to na mnie jakiegoś piętna do dzisiaj. Pewnie dziś zdajesz sobie sprawę z tego, że to był po prostu problem tych nauczycieli, bo w przypadku młodzieży jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, że to są żarty, że ludzie nie rozumieją, ale dorosły człowiek. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę państwa, do naszej rozmowy dołączyła pani Bernadeta Dziekan-Standowicz, dyplomowany logopeda, prezes Stowarzyszenia Wyleczonych z Jąkania, Centrum Terapii Jąkania. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry państwu. Jesteśmy już posłowie z naszym młodym kolegą, który daje popis nie tylko swojego talentu, ale także tej walki. Jeśli możemy w ogóle używać takich słów, że ten proces wyjścia z jąkania jest pewnego rodzaju walką. Czy Max może być inspiracją, przykładem dla tych, którzy mierzą się z jąkaniem, że faktycznie można pozbyć się tego problemu? Powiem więcej, że od 27 lat zajmuję się pomaganiem ludziom jąkającym i Max, widziałam ciebie na wizji i powiem, kiedy zobaczyłam twoją wizytówkę, jak powiedziałeś odważnie, że leczysz się z jąkania sam, że walczysz o siebie, szukasz sposobów na to. Pomyślałam sobie w ten czas, nie znając ciebie, tak jak dzisiaj poznałam, że chciałabym ci przekazać wszystko, co wiem na ten temat, żebyś nie musiał się borykać z tym problemem, ponieważ od 27 lat walczę o to, żeby światu przekazać, że jąkanie się da wyleczyć, a nie trzeba się godzić z tym problemem. I Max, jesteś na pewno wspaniałym przykładem dla wielu młodych, i nie tylko młodych, że warto o siebie walczyć, że warto iść za swoimi marzeniami, że warto się spełniać. Ja zawsze mówię, że to, czego świat mówi, że się nie da wyleczyć, jeżeli się da wyleczyć, to znaczy, że może już potem wszystko osiągać, wszystkie marzenia, łącznie z tymi, które są nieosiągalne, kiedy moi pacjenci praktycznie nie mówią. Przyjeżdżają z całego świata, nie tylko z Polski, ludzie, którzy poszukują tej pomocy. I w związku z tym, że ciągle uważa się ten temat za bardzo trudny,
bardzo wstydliwy dla ludzi jąkających. Bardzo ogranicza ten problem wszystkich. Natomiast myślę, że to, że jest to zaburzenie komunikacji, to wszyscy wiedzą, prawda? I ty, Max, najlepiej wiesz, jak ci serce biło na pewno, kiedy miałeś zabrać głos. Wiesz na pewno doskonale, jak się wstydziłeś, zamieniałeś słowa, które chciałeś, żeby ukryły fakt, że się jąkałeś. Powiem tylko tyle, że jąkający są cudownie inteligentni, pięknie wrażliwi. Z jednej strony usłyszałam przed chwilą, zamieniałeś słowa tak, żeby ukryć jąkanie. Z drugiej strony bardzo często słyszymy, że konkretne sytuacje wzmagają ten problem jąkania. Czy więc można jasno powiedzieć, że jąkanie ma podłoże psychologiczne bądź logopedyczne? Czy to zależy od przypadku? Powiem, że cały świat logopedyczny i medyczny ciągle się zastanawia, co to jest jąkanie. I może dlatego tak trudno leczyć jąkanie. Ja leczę autorską metodą, która od 27 lat skutecznie radzi sobie z tym problemem. I dotyczy to dzieci i osób dorosłych. W związku z tym na pewno jąkanie jest zaburzeniem mowy. Na pewno polega to na bardzo złej fonacji, na bardzo złym oddechu. Często moi pacjenci dokładnie odwrotnie oddychają, niż powinni oddychać, nie wiedząc o tym. Ba, nawet rodzice tych pacjentów moich wszyscy źle oddychają i też trzeba ich usprawnić, bo na tej terapii przebywają i pacjenci wraz z rodzicami. I powiem, że tutaj duże napięcia wynikające z tego, że sobie nie poradzę, przeszkadzają tym ludziom. Pani Bernadeta i my jesteśmy z ciebie, Max, niezwykle dumni, bo nie dość, że fantastycznie śpiewasz, pokazałeś swój głos, pokazałeś swój talent, to jeszcze jesteś inspiracją, ponieważ wszyscy ci, którzy borykają się z problemem jąkania i myślą sobie, nigdy w życiu nie będę mógł zajmować eksponowanego stanowiska, na którym będę mógł wygłaszać jakiekolwiek mowy. Albo nie będę mógł sięgać po marzenia, po prostu. Pokazujesz, że można. Czy na koniec mógłbyś dla nas zaśpiewać? Tak, jasne. Zaśpiewam tą piosenkę, którą śpiewałem po przesłuchaniu. Wspaniale, u nas a cappella. Wstajemy, siedzimy jak wolisz? Siedzimy, spokojnie. Dobrze. Super. Piosenka śpiewam właśnie o pokonaniu w głowie, bo to na razie jąkania nie pokonałem tak jakby materialnie, ale na razie w głowie, dzięki czemu mogłem wystąpić, przełamać się i być tutaj, w tym miejscu. Możesz nie wiedzieć, że codziennie zmagałem się ze strachem oko w oko przy ludziach i z tobą też. Smak porażki na języku drętwym dławił mnie słowami myśli niewypowiedzianych. Nikt nie powie za mnie, co mi w duszy gra. Gdy patrzę na ciebie, ty na mnie, zatrzymuje się czas i chcę pokazać, zaprosić cię do mego serca. Pozwól, że zaśpiewam ci, śpiewam to, co chciałbym ci powiedzieć. Śpiewam. Następny odcinek pytania na śniadanie. A w nim pizza z mozzarellą i oliwkami zalecana przy reumatoidalnym zapaleniu.